Dzięku, córko króla w jego progi wejdź. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Córki królewskie prowadzą ją do króla, odzianą w majestat i piękno. Wiodą w radości i uniesieniu przez bramy niebieskiej chwały. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Podobasz się Panu, który Cię poślubił, trwasz w Jego wiecznej radości. On dał Ci pierścień i królewski diadem, rozwinął chorągiew miłości. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w Jego progi wejdź. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Tak piękna jesteś, oblubienico moja, w tańcu przychodzisz do mnie. Biegniesz z miłością, bo należysz do mnie, ja na zawsze do ciebie. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. Pełna chwały, pełna wdzięku, córko króla w jego progi wejdź. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami i z duchem twoim. Zgromadziliśmy się w tym kościele wokół Martyny i Marcina, którzy dzisiaj chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński. W tym ważnym dla nich momencie życia otoczmy ich naszą miłością i naszymi modlitwami. Razem z nimi będziemy słuchać Słowa Bożego i uczestniczyć w ofierze eucharystycznej, prosząc o obfite błogosławieństwo dla młodej pary.
chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jedynczowy, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nami. Który kładziesz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Chwała Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty w swojej dobroci pomnażasz szeregi wierzącego w Ciebie ludu. Wejrzyj na Twoich wybranych, których odrodziłeś przez sakrament Chrztu Świętego i udziel im wiecznego szczęścia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Pieśni nad Pieśniami. Oto ukochany mój, oto on nadchodzi. Biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Umiłowany mój, podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: powstań, przyjaciółko moja, piękna moja, i pójdź. Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści, ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos, bo słodki jest głos Twój i twarz pełna wdzięku. Mój miły należy do mnie, a ja do niego. On mi powiedział: połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu. Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań. Żar jej to żar ognia, płomień Pana. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Błogosławiony, kto się boi Pana. Błogosławiony, kto się boi Pana. Błogosławiony jest każdy, kto się boi Pana i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Szczep winny w zaciszu Twojego domu. Synowie Twoi jak oliwne gałązki dokoła Twego stołu. Człowiek, który się boi Pana, niech Cię z Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni Twego życia. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił 7 złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego, i rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystusie. Kochani nowożeńcy, na waszą uroczystość przygotowałem 3 wersje kazania A, B i C.
Wybierzcie sobie z tych trzech jedną. Kto wybiera? A. Wybraliście A. Bardzo dobrze. Jest to wersja tak zwana dialogowana. Ście wybrali. W jednym z takich w jednej z uroczystości młodzi poprosili, żebym wziął tę Ewangelię Marka, w której jest napisane: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę. No nie to, i ja się pytałem, a dlaczego wybraliście właśnie tę Ewangelię, mając nadzieję, że oni powiedzą, bo w tej Ewangelii jest napisane, że od tej chwili będziemy samodzielni, że jesteśmy najważniejsi dla siebie samodzielni. Wiecie, jaka była odpowiedź? Dlatego proszę księdza, bo to najkrótsza Ewangelia. A wy wybraliście sobie Ewangelię z dzisiejszego dnia. Rzeczywiście ta Ewangelia przypada dzisiaj w liturgii. Powiedzcie nam, dlaczego właśnie nie szukaliście innej Ewangelii, tylko tę wybraliście? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. No to by było takie wytłumaczenie tej barki na początku. O Panie, ty, ja zostawiam tą sieć, będę z Tobą teraz łowił, prawda? Ja pamiętam przed laty taką małą dziewczynkę, która tu stała tutaj właśnie na schodach ze skrzypkami. Taka była zatroskana i po komunii bodajże tak zagrała barkę na skrzypcach. To była dzisiejsza piękna panna młoda. Wtedy już właśnie nawiązując do tej dzisiejszej barki, jest jak gdyby taka klamra. Coś się zaczynało, teraz się coś kończy i otwiera się dla was nowy czas, nowy etap w waszym życiu. Jak rozumiecie te słowa? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, według was. Chcemy głosić słowo Boga i podróżując, co robimy cały czas, i chcemy tylko to jeszcze rozwijać, tak? Czyli wy chcecie jak apostołowie różne cztery strony świata, tak? I głosić Ewangelię. Pięknie. A gdzie już byliście może? No, przede wszystkim poznaliśmy się w Japonii, zaręczyliśmy się na Kubie, w sumie u księży, misjonarzy tam. No i tak Izrael, Ziemia Święta oczywiście. No było tego troszeczkę. Księży nam wróżyli, że będzie ślub i to już niedługo, a wtedy jeszcze było przed zaręczynami. No trochę już tej Ewangelii głosiliśmy. Ja zapamiętałem tą waszą podróż misyjną na Kubę, ponieważ przywieźliście mi cygaros tam. Kubańskie cygaro. Bardzo zapamiętałem. I film był, o jakie tam ludzie mają trudne warunki. No pięknie. Dzisiaj Martyna przeczytała z Pieśni nad Pieśniami takie ważne słowa. Myślę, że dla młodych to są najistotniejsze, które trzeba zapamiętać. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Tak samo w drugą stronę. Moja miła jest moja, a ja jestem jej. Widzicie, człowiek z natury został przez Pana Boga stworzony jako istota wolna. Należymy każdy z nas tylko do Boga. A jest ten jeden wyjątek, kiedy Pan Bóg mówi: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się ze swoją żoną, a tak już nie będą dwoje, lecz jedno. Lecz jedno. Dlatego my dzisiaj, którzy razem z wami przeżywamy tę piękną uroczystość, chcemy, żebyście nie tylko głosili Ewangelię, ale i pięknie realizowali swoją miłość małżeńską. Przed wami bardzo długa droga. Ile rzeczy się wydarzy różnych, pamiętajcie, że zawsze jesteście dla siebie najważniejsi i że zawsze ten moment tu za chwilę, kiedy przyjdzie do was ksiądz Przemysław i poprowadzi ceremonię waszego udzielania sobie ślubu nawzajem, bo to wy sobie tego ślubu udzielacie. Pamiętajcie, że to się stanie dla was źródłem, że to w każdych trudnych sytuacjach tu, przed tym momentem, kiedy będziecie sobie patrzeć w oczy i składać przysięgę małżeńską, że to jest to źródło. Jesteście wy i między wami Chrystus zmartwychwstały. Jeżeli chcecie rzeczywiście jeździć po świecie i głosić Ewangelię, to tylko Jego mocą. Jeżeli chcecie pięknie w małżeństwie realizować się,
to pamiętajcie, że też tylko Jego mocą, bo On powiedział, bez mnie nic nie możecie uczynić. On jest tą skałą. On jest tą głowicą węgła, która wszystko jednoczy, zespala. Niech więc On wam błogosławi. Prosimy, Ojcze Chrzestny. Martyna i Marcin, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Martyna i Marcin, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Chcemy. Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Chcemy. Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość, przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. O Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie chwał, niebieską łaskę zesłać nać, sercom, co dziełęcą Twych nauk. Pocieszyciele jesteś Pan, nam przez Ciebie Ojca znać. Daj, by i Syn powstany był i Ciebie jedno Twoje duch. Niech wyznajemy z czystych Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Marcin, biorę Ciebie, Martynko, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja, Martyna, biorę Ciebie, Marcinie, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Amen. Martyno, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Marcinie, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Módlmy się za Kościół Święty, papieża Franciszka i kapłanów, aby Bóg objawiał im swą miłość, jak oblubieniec swej oblubienicy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Martyna i Marcina, którzy przed chwilą złożyli przed Bogiem przysięgę miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej, aby byli jej wierni w radosnych i trudnych chwilach wspólnego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o piękne owoce miłości Martyny i Marcina, aby Bóg obdarzył ich dziećmi, a ich rodzina stała się prawdziwym domowym kościołem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziców Martyny i Marcina, za Grażynę i Wojciecha oraz Janinę i Zbigniewa, aby za trud wychowania i codzienną szkołę miłości Bóg obdarzył ich potrzebnymi łaskami. Prosimy Cię także, Panie, za rodzeństwo, rodzinę i przyjaciół oraz wszystkich życzliwych. Niech ich bliscy będą im wsparciem w życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za bliskich zmarłych z rodzin Martyny i Marcina oraz za wszystkich naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy wielbili Boga za wszystko, co On dla nas czyni. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych modlitw, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Stoję dziś, moje serce tak wyciąga, podziwię na tego, który wszystko dał. Stoję dziś, moją duszę szanem Tobie składam, ja chcę być jak Ty. Stoję dziś, moje serce tak wyciąga, podziwię dla tego, który wszystko dał. Stoję dziś, moją duszę szanem Tobie składam, ja chcę być jak Ty. Stoję dziś, moje serce tak wyciąga, w podziwie dla tego, który wszystko dał. Stoję dziś, moją duszę szanę Tobie składam, ja chcę być jak Ty. Stoję dziś, moją duszę szanę Tobie składam, ja chcę być jak Ty. Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości.
Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Szczęśliwy ten, kto zaufał Tobie, bo Ty o niego troszczysz się. Będę śpiewał Tobie, bo jesteś Bogiem miłosiernym. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. 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 Drodzy nowożeńcy, kończycie liturgia, rozpoczyna się już życie małżeńskie i rodzinne. Przyjmijcie serdeczne życzenia od nas kapłanów płynące w waszym kierunku. Życzę wam przede wszystkim, aby wasze całe życie małżeńskie, rodzinne było tak piękne, jak dzisiejsza uroczystość zaślubin tutaj w kościele, gdzie będziecie każdego dnia otoczeni tylu wspaniałymi ludźmi, a w sercu niech mieszka Pan Jezus. Wtedy nie tylko będziecie dobrymi małżonkami, rodzicami, ale również dobrymi siewcami Jego Ewangelii. Szczęść wam Boże! Zbliżmy się do...